Dzisiaj zrobimy w gimpie miniaturę do filmu na YouTube'a o Bałtyku. Do tego celu wybrałam 3 zdjęcia, które posłużą mi do stworzenia miniatury. Jedno bazowe to będzie z zachodem słońca z Bałtyku. Drugie zdjęcie to jest zdjęcie mewy na falochronie. A trzecie zdjęcie takiego statku. Pracuję oczywiście na warstwach. Jeżeli wyłączę tę górną warstwę, no to będzie widoczna ta warstwa środkowa. Jeżeli wyłączę tę, to jest widoczna warstwa dolna. Przy transferze tych zdjęć trzeba pamiętać, żeby dodać do każdego z nich kanał alfa, żebyśmy mogli uzyskać przeźroczystość. I ja to właśnie w tej chwili robię. Teraz na chwilę wyłączę te zdjęcia i dodam sobie dodatkową warstwę, przeźroczystą. OK. I jeszcze jedną warstwę przeźroczystą. Jedna z tych warstw posłuży mi potem do zrobienia tła i do zrobienia napisu. Dlatego tę warstwę wybiorę sobie narzędzie kubełek i wybiorę sobie kolor czerwony i na tej warstwie zrobię sobie pokolorowanie na czerwono. OK. Tu wracam z powrotem do kolorystyki biało-czarnej. Ta warstwa na razie nam nie będzie potrzebna, więc ją przesuwam na sam dół i na razie wyłączam. Teraz będę pracowała nad poszczególnymi zdjęciami. Na początek przechodzę na warstwę, na której mam mewę i teraz sobie użyję narzędzia zaznaczania prostokątnego i sobie zaznaczę tę mewę. Będę chciała ją wziąć w taki kwadrat, o mniej więcej w ten sposób. I teraz zaznaczanie, edycja, skopiuj, edycja, wklej jako nowa warstwa. Teraz tę dolną, z której wycięłam ten fragment, na razie sobie przesunę na sam dół, żeby nam nie przeszkadzała, bo na razie nam nie będzie potrzebna. Przechodzę z powrotem na warstwę wyciętą i jak widzę, mam już w tej chwili przygotowaną wyciętą mewę. Teraz na chwilę sobie zrobię zaznaczanie brak. Będę sobie chciała tutaj ją przesunąć, może tym narzędziem przesunięcia na środek. I w tej chwili zrobię sobie jeszcze, żeby pamiętać, dopasuj warstwę do wymiarów obrazu, żeby ona mi się w całym obrazie jakby tu mieściła. Dajemy zaznaczanie brak. I teraz mam przygotowany już taki element. W tej chwili to zamykam i przechodzę na warstwę, na której jest statek. I dokładnie analogicznie to samo robię. Wybieram narzędzie zaznaczania prostokątnego. Zaznaczam sobie statek tak, jak mi pasuje, żeby to wyglądało potem jakoś tak elegancko i proporcjonalnie. Edycja, skopiuj. I edycja wklej jako nowa warstwa. Teraz też robimy wyłączenie tej warstwy dolnej. Na razie też nie będzie potrzebna, więc ją przesuwamy na dół. Przechodzimy na warstwę wyciętą i tutaj dajemy dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. Mamy, tak jak widać, dwa elementy, mewę i statek. I teraz przygotujemy ten statek i tę mewę do tego zdjęcia, żeby można było umieścić te elementy na tle właśnie tego zdjęcia bazowego. Widać, że ten statek jest stanowczo za duży, więc ja sobie użyję teraz narzędzia uniwersalnego przekształcenia.
i sobie po prostu ten statek zmniejszę do takich rozmiarów i dam przekształć. Teraz narzędziem przesunięcia przesunę sobie na przykład w to miejsce i tutaj włączymy, jak to wygląda. I jeżeli użyję tego zdjęcia bazowego, no to widać, że już zaczyna się to fajnie układać. Jeszcze sobie przesunę może to tutaj bardziej, żeby to słońce było widoczne. No i w zasadzie ten element mam przygotowany. Teraz wyłączam te dwie warstwy, przechodzę na warstwę z mewą. Mewę będę chciała, żeby była mniej więcej w takim samym rozmiarze jak ten statek, więc teraz na warstwie mewa wybieram narzędzie uniwersalnego przekształcenia i tą mewę sobie zmniejszę do takich mniej więcej rozmiarów jak ten statek. Przekształć, tak. Teraz narzędziem przesunięcia. No, mniej więcej jest to samo, jeszcze troszeczkę zmniejszę. One są co prawda w innych proporcjach trochę, bo mywa jest bardziej w kwadracie, statek jest bardziej w prostokącie, ale można to jeszcze troszeczkę zmniejszyć, żeby wyglądało bardzo tak podobnie. Tak, przesuwamy. I w tej chwili już mam takie dwa elementy, które będą ciekawie wyglądały na mojej miniaturze, a w tle będzie to zdjęcie. No, całkiem nieźle to wygląda w tej chwili już, ale jeszcze nad tym trochę popracujemy. Teraz na chwilę wyłączę sobie statek, wyłączę sobie zdjęcie bazowe. Tu widać takie żółte ramki, to świadczy o tym, że ten obraz mewy jest niedopasowany do naszego obrazu po prostu całości. Dlatego musimy sobie wejść i dać dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. Teraz będę chciała, żeby ta warstwa się na tle potem tego zdjęcia jakoś tam bardziej odróżniała. Dlatego na tej warstwie mewa zrobię sobie kanał alfa na zaznaczanie, czyli zaznaczę sobie ten cały element. I teraz sobie zrobię zaznaczanie obramuj. Tutaj sobie ustawię 8 pikseli, ok. I widać, że nam się tutaj to podświetliło jako taka ramka. I teraz sobie użyję do tego narzędzia pędzel. Wybiorę sobie kolor, na przykład kolor czerwony. I w tej chwili pędzlem zaznaczę sobie te obramowania. I widać, że ta mewa w tej chwili jest zaznaczona, tak? Damy sobie zaznaczanie brak. I jak podłożę w tej chwili to zdjęcie bazowe, to widać, że mi się to bardziej w tej chwili wyróżnia. Mogę sobie to też innym kolorem zaznaczyć. Teraz to samo zrobię dla statku. Przechodzę sobie na warstwę statek. Tutaj też jest widać, że warstwa jest na żółto zaznaczona, więc jest niedopasowana do wymiarów obrazu, a to jest bardzo ważne. Więc robimy dopasowanie do wymiarów obrazu. I już miałam przygotowany wcześniej pędzel i ten kolor. Natomiast jeszcze muszę zrobić na tym kanał alfa na zaznaczanie, żeby zaznaczyć to, co chcę obramować. Zaznaczanie dajemy obramuj, też 8 pikseli. I w tej chwili znów pędzlem, już miałam przygotowany kolor czerwony i to narzędzie pędzel, obramowujemy. I w tej chwili dajemy zaznaczanie brak, żeby nam się to nie podświetlało. Przechodzimy sobie na przesunięcie, włączamy sobie te dwie warstwy i widać, że nam fajne elementy wyszły. Teraz jak podłożymy to zdjęcie, no to wychodzi nam już bardzo fajna jakby część miniatury. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz sobie te dwie warstwy wyłączam i to zdjęcie będę chciała, żeby tutaj jeszcze zmieścić napis, tak? Więc to zdjęcie sobie na wszelki wypadek zduplikuję.
I teraz narzędziem, tutaj przechodzę na warstwę biało-czarną, i teraz tym narzędziem zaznaczania prostokątnego sobie zaznaczę tę górę i to, co mam zaznaczone, Enter Del. Ponieważ tu była przeźroczystość ustawiona, więc w tej chwili zdjęcie się zmniejszyło, a tutaj jest ta warstwa przeźroczysta, więc jeżeli bym tu na przykład wrzuciła ten kolor czerwony, to już jak widać po prostu on mi się tutaj jakby zgrywa z tym miejscem wolnym. Natomiast chodziło mi właśnie o to, żeby na tym kolorze czerwonym był napis. W związku z tym, tak, na razie damy zaznaczanie brak. Stworzymy sobie jeszcze jedną warstwę przeźroczystą. Na tej warstwie przeźroczystej wybiorę narzędzie, które jest do wpisywania tekstów, czyli A. I tu na przykład sobie wpiszę napis Morze Bałtyckie. Morze Bałtyckie. Ustawienie jest na 160 pikseli. Jak teraz przejdę na narzędzie przesuwania, o, to widać, że to całkiem fajnie wygląda. I w tej chwili, jak przejdę na tę warstwę, to widać, że już część tej miniatury jest przygotowana. I teraz, jeżeli sobie włączę ten nasz statek i włączę tę warstwę z mewą, no to wyszła nam bardzo fajna miniatura, którą możemy wykorzystać w tym momencie do filmu na YouTubie. Teraz jeszcze, żeby ona po prostu się zapisała, a chcemy na przykład z tego jeszcze potem korzystać do robienia jakichś innych elementów, to mając tak przygotowaną miniaturę, robimy plik wyeksportuj jako, nadajemy sobie na przykład nazwę, powiedzmy bałtyk.jpg, wyeksportuj. Wyeksportuj. I praktycznie mamy gotową miniaturę, którą możemy wykorzystać do filmu na YouTubie. Mamy tę miniaturę wyeksportowaną już do konkretnego katalogu, ale musimy jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Prawym klawiszem wchodzimy na właściwości i sprawdzamy. Aha, okazuje się, że ta miniatura ma rozmiar 1,04 MB, a to jest za dużo do miniatury na YouTube'a. Miniatury na YouTube'a muszą mieć poniżej 1 MB, więc w tej chwili wracamy z powrotem do tego projektu i będziemy musieli zmniejszyć rozmiar, żeby ta miniatura miała uzasadnienie i żeby można było ją wrzucić na YouTube'a. Wracamy do przygotowanego projektu, robimy plik wyeksportuj jako, możemy na tym samym katalogu, czyli na Bałtyk.jpg, dajemy mu wyeksportuj, ponieważ on nas uprzedza, że taki plik już istnieje, czy chcemy go zastąpić, ale my chcemy go zastąpić, bo tamten jest za duży i się nie sprawdzi nam na YouTubie, więc dajemy zastąp. I to, co możemy zrobić, to tutaj zmniejszyć jakość, czyli z 98 ja sobie zmniejszę jakość na 94 i daję mu wyeksportuj. I to już powinno nam dać taki efekt, żeby ten plik był poniżej 1 MB. Dajemy wyeksportuj. I potem musimy sprawdzić, czy faktycznie ten nasz plik nie jest większy niż 1 MB. Po dokonaniu ponownego zapisu sprawdzamy. O, i w tej chwili ten plik już ma 677 KB, czyli nasza miniatura
będzie mogła być spokojnie wykorzystana na YouTubie. Możemy na wykonanej pracy bazując pójść dalej. Możemy na przykład wyłączyć warstwę czerwoną, tutaj sobie zrobić przeźroczystość. Damy sobie to troszeczkę poniżej tej warstwy zdjęcia i na tej warstwie wybierzemy sobie kubełek i wybierzemy sobie na przykład kolor niebieski. I teraz tę warstwę pomalujemy kubełkiem na niebiesko i już mamy zupełnie inną miniaturkę. Oczywiście ramki moglibyśmy wtedy też zmienić na niebieskie, także daje to ogromne możliwości. Tutaj praktycznie można podłożyć każdy kolor, taki jaki nam pasuje. Także w tej chwili jak to wyłączę, no to wracam z powrotem do koloru czerwonego, prawda? A gdybym chciała na przykład zrobić ten napis na całym zdjęciu, to wtedy po prostu sobie włączam to zdjęcie i mam na Morzu Bałtyckim taką miniaturkę. Także praca na warstwach w GIMP-ie daje ogromne możliwości. Można naprawdę robić takie manewry niesamowite i uzyskiwać na bazie jednego projektu mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Możemy na przykład sobie wyłączyć również napis i dodać sobie dodatkową warstwę przeźroczystą. Przesuniemy ją tutaj wyżej. I teraz na tej warstwie wybierzemy ponownie tekst i napisy możemy sobie zrobić na przykład w języku angielskim. Teraz sobie możemy przesunąć, tak. No i już jak widać mamy inny opis. Oczywiście możemy tutaj manewrować, znowu zmienić podkład, tak, czyli mamy tu niebieski albo czerwony. Mało tego, z tym napisem możemy różne inne rzeczy robić. Na tym napisie dajemy sobie kanał alfa na zaznaczanie i możemy na przykład zrobić obramowanie tego napisu. Przez obramuj, no przy napisie to 8 będzie za dużo, więc 2 powiedzmy piksele. I teraz zrobimy tak, pędzel, wybierzemy kolor czerwony i sobie obramujemy ten napis kolorem czerwonym. OK, zaznaczanie brak. I teraz dajemy dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. I jeżeli podłożymy powiedzmy ten kolor niebieski, to wygląda to w ten sposób. Jeżeli podłożymy całe zdjęcie, to wygląda to tak. Też wyszła nam ciekawa miniatura. Tu mamy ogromną dowolność, jeżeli chodzi o różne operacje. Możemy sobie na przykład te zdjęcia też przemieszczać, zamieniać. Możemy powiększać napisy. Także naprawdę daje to ogromne możliwości i robienie takich miniatur, no jest to praca wymagająca trudu, natomiast na pewno warto, bo filmy wtedy na YouTubie wyglądają atrakcyjnie, jeżeli dajemy taką miniaturę ciekawą. Jeśli Wam się filmik podobał, to zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku.